Czy Julia Przyłębska jest według pana wybitną prawniczką? Osób, które pełnią funkcje kierownicze. Tak, oczywiście, że tak. Jest na osobą, jakiej podstawie pan? Tak, no, ja szanuję pana opinię, tylko pytam, na jakiej podstawie? Panie redaktorze, jest na pewno osobą, która od wielu lat tak naprawdę zajmuje się sprawami prawnymi. Jest prawnikiem, który zresztą już ma doświadczenie, bo pracując w Trybunale Konstytucyjnym na przestrzeni ostatnich lat, to również prawda, to doświadczenie sobie oczywiście wyrobiła. Egzamin sędziowski zdała na 3, więc raczej to wybitności nie starczy. Pan, ja przytoczę panu opinię wizytatora. Ja pamiętam sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy byli wcześniej politykami, którzy byli na przykład posłami, bo byli też tacy sędziowie, jeżeli pan sobie przypomni. Pamiętam sędziów, którzy byli... Ale ja mówię o wiedzy prawniczej. Sędzia Przyłębska zdała egzamin na 3, a kiedy chciała wrócić do zawodu, bo miała przerwę, to sędzia wizytator napisał, pan się też nie wiedział wszystkiego, ale ja nie jestem prezesem Trybunału Konstytucyjnego, ani alfomijalnego, No nie, chwileczkę, pan jest redaktorem i pan przygotowuje się do rozmowy w określonych tematach i pan dzisiaj chce rozmawiać o No jestem przygotowany, że pan ma inne zdanie, no to w tym momencie... I pan nie wiedział, w jakim trybie na przykład traktat akcesyjny został przyjęty. Ale oczywiście, że wiedziałem, no, tylko nie przyjmuję zasady, że to politycy są od przepytywania, bo pan próbuje ukryć swoje... Był pan nieprzygotowany ewidentnie do dzisiejszego programu. I bardzo nie doczytał pan pewnych rzeczy i to rzeczywiście wyszło na początku programu, a dzisiaj pan próbuje osób podważać kompetencje i wiedzę osób, które są uznane, będę dla pana wyrozumiały. Osób, które mają gigantyczną wiedzę prawniczą. Powrót do pracy pani sędzi nie będzie korzystny dla wymiaru sprawiedliwości. Tak przed laty pisali o Julii Przyłębskiej sędziowie wizytatorzy. Proszę sobie wyobrazić, że nawet kiedy były wakaty w poznańskim sądzie, to sędziowie uznali...